sobotę odbyło się spotkanie w Podczelu, podczas którego Krzysztof Bartyzel zaprezentował zainteresowanym mieszkańcom propozycję imprez. W tym roku wszystko miałoby się rozpocząć 9 lipca z lotem historycznych samolotów wojskowych. Zaprosimy wszystkich kołobrzeżan na plażę centralną oraz na wejście do portu. Tam też wieczorem w piątek, 9 lipca, rozpocznie się wielki pokaz pirotechnicznych samolotów i pokazów przede wszystkim lotniczych za darmo dla wszystkich mieszkańców Kołobrzegu. To będzie takie przywitanie, można powiedzieć, nas jako nadmorskiego Parku Kultury. Podczas zlotu, który ma potrwać do 11 lipca, odbędą się dwa pokazy na lotnisku, w tym pokazy pirotechniczne. Będą też loty balonami. Cała impreza na lotnisku w sobotę. Wspaniały retro Sky Team, słowacka grupa historyczna. Będzie to bitwa powietrzna, tutaj 40 minut na 7 samolotów, bardzo fantastyczna impreza. W czasie tego piątku, soboty i niedzieli będzie nad Kołobrzegiem, uniesie się 8 balonów. Od 23 do 25 lipca organizatorzy planują festiwal Sunrise, ale z udziałem maksymalnie 5 tysięcy osób. Zagramy go tylko piątek, sobota i zagramy go do tych 5 tysięcy osób. Zaproponowaliśmy pani prezydent, że jeżeli te osoby, które będą miały ochotę zakupić bilety, a będą to w pierwszej kolejności osoby, które zostawiły bilety i pomogły nam w przetrwaniu tej pandemii, nam jako producentowi, zaproponujemy im ewentualnie dodatkowy weekend. Początek sierpnia to z kolei piknik lotniczy. Wstępnie przegadane to, że nad tym naszym kołobrzeskim niebem wiele pokazów się znajdzie podczas tego wielkiego pikniku lotniczego, a przede wszystkim będą to, myślę, że największe jednostki akrobacyjne Red Bulla. Ten piknik miałby się odbyć w dniach 5-7 sierpnia. Z kolei od 13 do 15 sierpnia zaplanowano piknik rodzinny. Chcielibyśmy to zorganizować a la dożynki, ale takie z prawdziwego zdarzenia, które, nazwijmy to, będą naprawdę takim fantastycznym piknikiem rodzinnym. Takie wyścigi na kosiarkach, dojenie krowy na czas, wyścigi z kurami na czas i tak dalej. Oprócz festiwalu Sunrise wydarzenia mają mieć charakter imprez rodzinnych. Wszystkie będą biletowane. To, czy się odbędą, będzie zależało od sytuacji epidemicznej i co się z tym wiąże, od wytycznych Ministerstwa Zdrowia. To wszystko, co będzie się działo tak naprawdę z pozwoleniami i ze wszystkimi rzeczami, przede wszystkim z GIS-u, będą omawiane dopiero po 5 czerwca. Więcej na ten temat dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.